Trójkąt N' jest obrazem trójkąta N w jednokładności. N' czyli obraz w tym odwzorowaniu to ten różowy trójkąt, a N, czyli ten niebieski trójkąt, to pierwotna figura. Znajdź środek tej jednokładności. I na rysunku podane są do wyboru cztery różne punkty: A, B, C i D. Który z tych punktów jest środkiem jednokładności przekształcającej trójkąt N w N'? Zatrzymajcie to wideo teraz i spróbujcie samodzielnie podać odpowiedź. Można oczywiście podejść do takiego zadania na parę sposobów. Na przykład, można najpierw zastanowić się, jaka jest skala tej jednokładności. Jeżeli w pierwotnej figurze wybierzemy któryś z boków, na przykład ten, ma on długość dwóch kratek, i przekształcimy go w tej konkretnej jednokładności. O tej konkretnej skali, której jeszcze nie znamy, to otrzymamy w figurze, która jest obrazem, odpowiadający mu odcinek o długości 4 kratki. Znaleźliśmy dwa odpowiadające sobie odcinki, i ten przed przekształceniem ma długość 2, a jego obraz ma długość 4. Długość odcinka zmieniła się w tym przekształceniu z 2 na 4. Na tej podstawie możemy wyznaczyć skalę jednokładności. Wynosi ona 2 bo 2 razy 2 równa się 4. Możemy do takiego wyznaczenia skali jednokładności wybrać dowolny bok przekształcanej figury. Teraz zastanówmy się, gdzie leży środek tej jednokładności. Możemy to zrobić na przykład tak. Wybieramy dwa odpowiadające sobie punkty, jeden w przekształcanej figurze, a drugi w jej obrazie, na przykład ten punkt i ten punkt. I punkt, który jest obrazem, czyli punkt należący do trójkąta N', Musi leżeć skalę razy dalej od środka jednokładności niż punkt pierwotny. Nie wiem, czy powiedziałem to poprawnie po polsku, ale obraz leży o skalę razy dalej od środka niż oryginał. Skala to liczba, nie może być zerem. W tym przypadku wiemy już, że skala wynosi 2, czyli ten punkt leży dwa razy dalej od środka jednokładności niż jego oryginał. Niż jego odpowiednik w figurze pierwotnej, którą przekształcamy. Oczywiście dwa razy dalej w tym samym kierunku. Nie w dowolnym kierunku, tylko dwa razy dalej na tej samej prostej. Jeżeli narysujemy prostą, łączącą te dwa punkty, punkt w figurze przekształcanej i jego obraz, to od razu widać, który z punktów ABCD powinniśmy wybrać. Ten punkt leży dwa razy dalej niż ten punkt od punktu D. Na tej samej prostej leży co prawda również punkt C, ale gdyby on był środkiem jednokładności, to zależność byłaby odwrotna, bo ten punkt leży dwa razy bliżej od punktu C niż ten punkt. W razie wątpliwości można to łatwo sprawdzić. Punkt w trójkącie N, pierwotny przed przekształceniem, od punktu D leży w odległości dwóch kratek w kierunku X i trzech kratek w kierunku Y. A obraz tego punktu, czyli ten punkt. Od punktu D leży w odległości dwa razy większej, w odległości czterech kratek w kierunku x i w odległości sześciu kratek w kierunku y. Tu dwa, tu cztery, tu trzy, tu sześć. Dwa razy dalej. Można stwierdzenia twierdzenia Pitagorasa obliczyć odległości od punktu D tego punktu i tego punktu, ale te liczby mówią już nam, że środkiem jednokładności jest punkt D, bo punkt należący do obrazu. Na przykład ten leży dwa razy dalej od punktu D niż punkt, z którego on powstał, czyli ten. Podsumujmy. Jeden ze sposobów wyznaczenia środka jednokładności jest taki, że rysujemy prostą łączącą odpowiadające sobie punkty w figurze i w jej obrazie. Środek jednokładności leży zawsze na prostej łączącej punkty jego obraz i szukamy takiego punktu, od którego punkt będący obrazem leży skalę razy dalej niż ten punkt, z którego powstał.